Znajdujemy się przed tunelem, który przetrwał już 3 sezony, to jest jego 4. sezon. Tunel, tak jak nasz projekt malinowy, też ewoluował. Najpierw był niższy, po 2 sezonach stał się wyższy, podnieśliśmy go 50 cm w górę. Powinien być jeszcze wyższy, co by zdecydowanie ułatwiło zarządzanie mikroklimatem wewnątrz obiektu, jak też i za wykonywanie zabiegu. W ogóle ułatwiłoby zbiór malin, ułatwiłoby wykonywanie zabiegów, ułatwiłoby wietrzenie i zupełnie inaczej owoce, zupełnie inaczej rośliny zachowują się w przypadku wyższego obiektu. Dlatego też w tym sezonie na naszych plantacjach można zobaczyć nowy obiekt, który w tej chwili powstał, albo raczej powstaje, kończymy jego konstrukcję. Jest to konstrukcja wielonawowa, a jak wygląda, to do niej podejdziemy i obejrzymy. Znajdujemy się wewnątrz obiektu. Plantacja jest troszeczkę, to inaczej mogę powiedzieć, plantacja, którą tu widzimy w tym momencie i obiekt, który powstaje nad tą plantacją, jest realizowany trochę inaczej niż pewnie zazwyczaj by to powinno być realizowane. Plany były takie, żeby przykryć jak najszybciej plantację. Oczywiście tak jak to w życiu bywa, zawsze mamy poślizgi technologiczne, albo powiedzmy inaczej, ten rok jest w ogóle rokiem wyścigowym, bardzo szybka wegetacja, błyskawiczne tempo rozwoju roślin. No i to, co normalnie by było w terminach w tamtym sezonie, w tym roku niestety robimy wszystko z opóźnieniem. Te rzędy, które widzimy w tej chwili przed sobą, oczywiście nie będą wyglądały tak w czasie zbiorów. Gdy tylko stanie rusztowanie w najbliższych dniach w rzędach roślin, liczba pędów zostanie oczywiście zmniejszona, gdyż wiemy z obserwacji z projektu Malinowe Faktory, że wystarczy nam na metr bieżący 6, 8, czasami może 10 pędów w zależności od odmiany, żeby uzyskać bardzo wysoki plon. Tu już i tak w porównaniu do gruntu otwartego liczbę pędów mamy ograniczoną dzięki zastosowaniu ściółki. I to jest jej jakby najważniejsza cecha, która rewelacyjnie wychodzi w malinach. Pozwala nam zastosowanie włókniny jako ściółki regulować liczbę pędów. Tak więc to wszystko robione jest w tym roku na bieżąco. Tak jak rozwijają się rośliny, tak następuje regulacja liczby pędów, staje rusztowanie. Pozostaje jeszcze też kwestia wyboru rusztowania, czy to będzie rusztowanie metalowe, czy też drewniane. Na pewno będzie warto zobaczyć te maliny w czasie pełni owocowania, czyli będzie to koniec sierpnia, w czasie finału Malinowe Faktory. Widać, że kondycja roślin jest bardzo dobra. Mam nadzieję, że uda się ją uzyskać. No i zobaczymy, jak będzie przebiegał rozwój tego typu konstrukcji, gdyż ta konstrukcja tunelu, w której się znajdujemy wewnątrz, jest to pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce, którą oferuje firma Heygrow. Bardzo wysoka konstrukcja, zupełnie inaczej wyglądał montaż, inne są wzmocnienia, oparte jest to na konstrukcji zbudowanej z rur i z lin stalowych. No i zobaczymy, ponieważ Karczmiska, gdzie się znajdujemy, należą do terenów wiecznych, obiekt będzie bardzo łatwo przetestować. Prawdopodobnie też obiekt pozostanie albo całkowicie zamknięty, albo częściowo zamknięty na zimę. No, żeby też uzyskać duże przyspieszenie w przyszłym sezonie.